Najbardziej intensywne prace na dzierżnie dużym dobiegły końca. Jednak wędkarze nie powiedzieli ostatniego słowa. Po ciężkiej pracy, którą, jak mówią sami, wykonali w ramach wolontariatu, w ostatnich tygodniach odławiając setki ton martwych ryb, mają plan, aby ratować zbiornik. Chcą podjąć konkretne działania, a jednym z nich ma być manifestacja. Fatima Orlińska. Wspólnie chcą odbudować dzierżno i zapobiec ewentualnemu powstaniu podobnych katastrof ekologicznych w przyszłości. Wszystko poginęło, nie? Węgorze pławne leżą. Zobaczcie Państwo karty. Tak woda w dzierżnie wyglądała jeszcze kilka dni temu. Dziś śnięte ryby nie pływają już po powierzchni. Wędkarze, choć nie chcą stawać przed kamerą w rozmowach z nami, przyznają jednak, że nie oznacza to, że ich nie ma. Są niemal pewni, że są gatunki, które dotąd nie wypłynęły i zalegają na dnie. A te, które zostały odłowione, miały według nich trafić do zakładu utylizacji w Zabrzu. Za nami bardzo, ale to bardzo trudny tydzień. Jest to jeden z najczarniejszych tygodni, że tak powiem, mojego życia. I dla wielu z nas są to widoki, których na pewno do końca tego życia nie zapomnimy. Chciałem Was zaprosić do walki. Walki o przyszłość dzierżna dużego. A jedną z rzeczy, jakby rozpoczynających tę walkę, będzie manifest. Manifest wędkarski, który chciałem dla Was zorganizować. Manifest w walce o życie. W walce o życie, tak jak choćby naszej Kłodnicy. W walce o życie kanału Gliwickiego. O życie dzierżna, gdzie miliony tych istnień dosłownie to życie straciło. Wędkarze na bieżąco i na własną rękę monitorują, co dzieje się na zbiornikach w regionie, a o każdej alarmującej sytuacji zawiadamiają służby. Tak jak w przypadku Kłodnicy, gdzie kilka dni temu pojawiła się rdzawa barwa wody. Podjęte interwencje m.in. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wykazały, że parametry były zdecydowanie podwyższone. Dość duże poziomy chlorku, siarczanów, stwierdziliśmy tam także obecność żelaza, a także zawiesiny. Więc tutaj te wyniki potwierdzają, że w składzie tej wody na pewno były wody dołowe z odwadniania kopalni. Analizowane są jeszcze inne parametry, między innymi biologiczne zapotrzebowanie na tlen. Mamy też taki parametr już zmierzony, który się nazywa chemiczne zapotrzebowanie na tlen. To jest taki wskaźnik, który pokazuje, czy woda mogła być zanieczyszczona jakimiś substancjami chemicznymi, i te wyniki nie są niepokojące. Dziś w Katowicach Kłodnica wciąż ma wyraźnie rudawy odcień, jak jednak zapewnia spółka restrukturyzacji kopalń, to zjawisko przejściowe. Stan wody jest monitorowany, a wyniki przesyłane do WIOŚ. Te wody pochodzą z naturalnych dopływów. SRK w żadnym stopniu nie wpływa na parametry jakościowe wód. Odwadnianie jest konieczne, jest to jedno z podstawowych zadań nałożonych ustawowo na spółkę restrukturyzacji kopalń dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego poprzez zabezpieczanie sąsiednich zakładów górniczych, w tym pracującej tam załogi. Jak dodaje spółka, rdzawy kolor wynika z utleniania się związków żelaza, co dla wód wypływających z kopalni jest charakterystyczne. Wojewoda Śląski przedłużył jednak zakaz korzystania z Kłodnicy do końca sierpnia. Do 26 sierpnia z kolei nie można korzystać z dzierżna dużego i czwartej sekcji kanału Gliwickiego. To tam od blisko 2 tygodni trwa eksperyment z wykorzystaniem perhydrolu, który w kanale zmniejszył liczebność złotej algi. Są jednak specjaliści, którzy uważają, że wpuszczenie perhydrolu można było zastosować znacznie wcześniej jako rozwiązanie znane. Rozwiązaniem diametralnie lepszym i zdecydowanie skuteczniejszym jest to, co chcielibyśmy zaoferować z naszej strony. To jest preparat oparty nie tylko na nadtlenku wodoru, ale także na jonach srebra. I preparat ten charakteryzuje się podwójną ochroną. W wyniku obecności srebra potencjał redox, czyli potencjał, który świadczy o tym, że właściwości utleniające tego tlenu są wyższe, jest wyższy właśnie ze względu na to, że obecne w tym preparacie srebro katalizuje rozpad wody, zwiększając właśnie ten potencjał w trakcie rozpadu. Jak informuje dziś Inspektorat Ochrony Środowiska, liczebność złotej algi w kanale Gliwickim niemal w całości została zredukowana. W dzierżnie sytuacja wciąż jest trudna. Tam złota alga, choć jej ilość maleje, nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.